Cześć moje drogie, dzisiaj też jest makijaż, tutorial, bardzo szybki, bardzo prosty i całkiem kolorowy makijaż. To jest makijaż ostatni z tej serii, dzisiaj będę robić kolejną rotację, więc w niedługim czasie spodziewajcie się tego filmiku. Dzisiaj nie będzie długiego wstępu, jak zwykle zapraszam Was do oglądania dalej, zobaczycie jak wykonać ten makijaż i co było w tym koszyku, bo jeśli ktoś oglądał makijaż numer 1, numer 2, to już doskonale wie. Makijaż zacznę od bazy marki Vibo, odrobinę nałożę na powieki i rozprowadzę paluchami i dużym pędzlem puchatym zagruntuję bazę i użyję do tego takiego pudru, który używam pod oczy. Nie chcę cienia z Eveline, ponieważ jest on dość połyskujący, satynowy, a chciałabym ten makijaż mieć dzisiaj bardziej w matach. Mam pędzelek puchaty, taki dość delikatny. Pierwszy cień, który nałożę z marki Eveline, to będzie ten. Ciemniejszy, cielisty, jasno-beżowy, można tego określić, matowy, nałożę go w załamanie na całą szerokość powieki, wyjadę tu wyżej, aby to był taki fajny łącznik, dobry cień przejściowy, niezbyt ciemny, niezbyt rzucający się w oko. Ten sam pędzelek i trzeci cień to będzie ten, troszeczkę ciemniejszy, też ciepły i nałożę go w załamanie, troszeczkę tutaj w zewnętrznym kąciku wyjadę do góry, najadę na ruchomą powiekę, czyli zrobię już taką fajną bazę pod ciemną kreskę. Zaczęłam swatchować i myślałam, że coś sparuję fajnego, ale te kolory, które już wcześniej używałam, nie chciałabym powielać w tych samych kompozycjach, więc zrobię coś innego. Tym samym pędzelkiem nałożę fiolet, ten w środku, taki fuksjowy i nałożę go na ruchomą powiekę i wyciągnę troszeczkę tutaj na zewnętrzny kącik, połączę też tutaj w załamaniu zresztą, no i na pozostałą część damy błyskotkę, to będzie ten kolor. Nabieram odrobinę, naprawdę jest ten cień mocno napigmentowany, a nie chcę takiego super mocnego fioletu, tylko taką poświatę koloru. I teraz płaski pędzelek i nakładam ten cień na sucho, nie chcę chyba jednak tej mokrej bazy, ponieważ będzie to zbyt intensywny efekt, a nie chciałabym. I tak postaram się go tutaj trochę nałożyć do środka mniej więcej. Wracam do tego pędzelka i rozblenduję granicę na górze. Zaświeciłam dodatkową lampę, bo niestety słońce się schowało. Teraz będzie kreska, taki mój punkt główny w tym makijażu i użyję tej pięknej, ciemnej czekolady i postaram się zrobić to oczywiście symetrycznie, ale to wyjdzie oczywiście po mojemu, jak zwykle, więc kreski zostawiamy bez komentarza. I troszeczkę tą granicę na górze rozetrę, żeby to nie było takie wszystko ostre. No i wyszły te kreski oczywiście, jak zwykle, po mojemu. Teraz baza pod makijaż, użyję tej z marki Jacobs. Rozprowadzę trochę większą ilość niż zwykle, bo się mi tyle nałożyło, więc rozciągnę to na szyję, bo to jest całkiem fajny produkt nawilżający. Zrobiłam mieszankę dwóch podkładów. L'Oreal jest zbyt jasny, więc użyłam drugiego, żeby troszeczkę kolor przyciemnić i nałożę szybko ten podkład tutaj, gdzie jest potrzebny. Czyli na całą buzię. Teraz rozświetlacz Next Born to Glow w różowym kolorze. Bardzo ładny kolor. Bardzo się mi podoba. I palcem odrobinę nałożę i rozblenduję gąbeczką. I korektory użyję dwa. Jeden pod oczy Clarins. Ten z Sephory na przebarwienie. Jakieś takie miejsce, gdzie muszę zakryć coś. Ponieważ ten jest typowy pod oczy i nic poza rozjaśnieniem raczej nie daje. Gąbeczką rozblenduję delikatnie. Teraz będę pudrować, mam tutaj dwa pudry, ten z Giorgio Armani pod oczy, ten na całą twarz. Użyję pędzla, tutaj użyję oczywiście gąbeczki, zrobię taki delikatny baking. Pędzelkiem oczywiście takim puchatym nałożę na całą twarz. Teraz konturowanie. Bronzer dość chłodny, pędzelek nieduży, skośny i będę nakładać go w te miejsca, gdzie znaleźć się powinien, czyli tutaj na policzkach, tutaj w tym miejscu, tutaj troszeczkę, odrobinę na nosie i tutaj poniżej. Nie nakładam zbyt dużo, ponieważ jest to bardzo chłodny, taki prawie brudny kolor, żeby nie zrobić takich silnych plam. Zmieniam pędzelek i zmieniam też kosmetyk na róż. Nałożę go dość sporą ilość, żeby się ładnie komponowało z tym, co się dzieje na oczach. Czyli tutaj mamy dość dużo różu, dużo kolorów takich, które będą pasować idealnie do tego. I tym samym pędzelkiem nałożę jeszcze bronzer wypiekany, odrobinę na sam środek, żeby było troszeczkę blasku. Na koniec rozświetlacz i puchaty pędzelek. Mam rozświetlacz z Lovely i dość pokaźną ilość będę nakładać tutaj. Jeszcze odrobinę tutaj. Jeszcze tutaj odrobinę. Teraz skończymy oko. Mam pędzelek taki niezbyt duży, kulkowy. Wracam do koloru tego numer 3 i będę go nakładać na całą szerokość dolnej powieki.
I wyjeżdżam z nim oczywiście troszeczkę niżej, żeby był widoczny spod kolejnego koloru, który będzie nałożony. Zmieniam pędzelek na mniejszy, też kulkowy i będę nakładać ten fiolet na 3/4 dolnej powieki. I jeszcze mniejszy pędzelek, bardziej już ołówkowy, nałożę ten cień najjaśniejszy. Nałożę go na dolną powiekę, tutaj w to miejsce, gdzie najbardziej koncentruje się blask, oraz wyciągnę go troszeczkę do góry, żeby połączyć dół i właśnie górę. Teraz oko wydaje się być jeszcze bardziej otwarte, jeszcze odrobinę większe. I teraz będę tuszować rzęsy i do tego użyję maskary z Miss Sporty, która mi właśnie zginęła. Jest tutaj, użyję nią i naprawdę świetnie się nią maluje, ponieważ ma bardzo fajną szczoteczkę, taką stożkową, która bardzo fajnie podnosi rzęsy, łapie je od nasady już. I zostały mi jeszcze brwi i usta. Zacznę od brwi, wyczeszę podkład, puder, co tam się mogło nazbierać na włoskach i nałożę odrobinę tego kosmetyku z marki Vibo przy współpracy z Katosu. To jest taki dość specyficzny produkt. Ten produkt już chyba nie jest dostępny, ale on naprawdę świetnie nadaje się do uzupełniania takich drobnych dziurek, do dorysowania takich kilku włosków, bo jeśli miałybyśmy narysować nim całe brwi od początku do końca, to zajęłoby to naprawdę chyba od rana do obiadu. Dobrze, to już jest wszystko na brwi, co bym chciała nałożyć i jeszcze zostały mi usta. Mam tutaj taki zwykły błyszczyk i chyba tylko to nałożę, bez żadnego koloru, bo na oczach dzieje się dużo. Żeby nie było zbyt kolorowo na twarzy, to usta będą bardzo naturalne. I makijaż gotowy. Dajcie znać, co o nim myślicie. Piszcie śmiało w komentarzu. Za chwilę będę robić kolejną rotację. Będę zbierać różne kosmetyki do koszyka i będziemy kolejne makijaże tworzyć. Mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba. Dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!